stoimy przed nagrobkiem Józefa Macnarowskiego, wieloletniego radnego miasta Nowego Sącza, właściciela folwarku na Grodzkim i dwóch kamienic za Farą Sądecką, gdzie podobno mieściła się szkoła żeńska imienia królowej Jadwigi, która długo szukała swojej siedziby. Józef Macnarowski i żona Joanna mieli 7 dzieci, jak udało nam się dowiedzieć, jednego syna, Ignacego, który studiował prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, oraz 6 córek. Jako Fundacja Euros chcielibyśmy się w sposób szczególny zaopiekować się tym nagrobkiem. Jak widzimy, pozbawiony jest on krzyża, wymaga pewnych prac konserwatorskich. Mamy taki projekt fundraisingowy, który chcemy zrealizować w oparciu o pomoc Polonii. Polaków, którzy wyjechali za granicę, szczególnie z regionu sądeckiego i chcieliby się włączyć tutaj w renowację tego miejsca, zachowanie pamięci. Wydaje nam się, że zachowanie pamięci o przodkach jest jakimś taką potrzebą uniwersalną, ludzką. Chcemy pamiętać o tych, którzy odeszli, chcemy zachować pamięć. Dlatego tu jesteśmy, dlatego chcemy zachęcić innych do tego, żeby włączali się w tą akcję. Ja powiem szczerze, dla mnie to jest w ogóle bardzo szczególne miejsce. Kiedy przeprowadziłam się do Nowego Sącza kilkanaście lat temu, przy okazji świąt listopadowych, nie zawsze zdarzało się tak, że mogłam wyjechać w swoje rodzinne strony, tam gdzie leżą moi przodkowie. No i w takich momentach przychodziłam właśnie tutaj na ten cmentarz i bardzo było mi przykro z tego powodu, że tutaj nie świecą się żadne znicze, żadne światełka. No i tak z roku na rok w zasadzie tych zniczy kupowałam coraz więcej. Z czasem w akcję włączył się mój mąż i mój syn i tutaj w okolicach 1 listopada przyjeżdżaliśmy z coraz większymi zgrzewkami tych zniczy, zapalaliśmy. I to był taki nasz wkład bardzo osobisty w tą akcję. W momencie, kiedy dowiedziałam się, że Fundacja Nowe Kierunki podejmuje działania w celu oceny tego miejsca, no to całym sercem po prostu jestem z Wami i jak najbardziej uważam, że powinno się o takie miejsca dbać. Przecież tutaj leżą ludzie, którzy kiedyś chodzili tymi samymi ulicami, co my. Następuje w miastach, w różnych miejscowościach jakaś wymiana pokoleniowa. Często ci ludzie, którzy tutaj w tych grobach leżą, no nie mają już swoich potomków, którzy mogliby o te miejsca zadbać. No i ten obowiązek naturalnie spoczywa na nas, na obecnych mieszkańcach miasta Nowego Sącza. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przy okazji można odkryć bardzo dużo ciekawych historii o ciekawych ludziach, którzy kiedyś tutaj w Nowym Sączu mieszkali.